Jesteśmy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Odbywają się tu targi Muratora. Nowy dom, nowe mieszkanie. Postanowiliśmy zapytać odwiedzających, co wiedzą na temat budownictwa prefabrykowanego. Czym różni się budownictwo prefabrykowane od tradycyjnego? Prefabrykowane, czyli jest robione z gotowych elementów, tak? O, to jest dobre pytanie. No akurat na to nie odpowiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. A różni się, bo prefabrykowane to jest z płyt. Tak. A te normalne to jest trochę inna technologia, inaczej lepsza. Miało być łatwe pytanie. Niech pan nie ucieka. Budownictwo prefabrykowane, tak jak sama nazwa wskazuje, składa się z prefabrykatów, czyli gotowych elementów wytwarzanych w wytwórni, natomiast tradycyjne wiadomo, na przykład konstrukcja żelbetowa i wypełnienie na przykład z bloczków poroterm bądź innych. No prefabrykowane jest z pewnością tańsze i szybsze w przygotowaniu. Bladego pojęcia nie mam. Prefabrykowane robi się w fabrykach, a tradycyjne buduje się na miejscu, jakby na z materiałów podstawowych. Jest to już odejście od takiego stereotypu tej dużej płyty. A z czym kojarzy się budownictwo prefabrykowane? Z nowoczesną technologią. Budownictwo prefabrykowane kojarzy się z budownictwem wielkopłytowym, które było bardziej w latach 70. stosowane w miastach. Miało ono też swoje zalety, były projektowane te osiedla, żeby mogło można było gdzie parkować. No, oczywiście z wielką płytą, która była przejęta w Polsce od Francuzów i budowaliśmy z tego wielkie bloki na ogromnych osiedlach. A czy bylibyście skłonni kupić mieszkanie w bloku wybudowanym w tej właśnie technologii? Było tanie, to tak. Tak. Tak mam tutaj dla syna już w tej chwili. Wczoraj byłem, oglądałem. Oczywiście. Przede wszystkim prefabrykacja daje tą możliwość bardzo dobrej izolacji cieplnej, co jest bardzo istotne przy budowaniu właśnie ekologicznym, więc jak najbardziej. Oczywiście, jeśli będzie mnie na to stać, jak najbardziej skorzystam z prefabrykowanych budynków. Nie wiem, zależy od ceny. Rozumiem, że słyszał pan o tych nowych technologiach w budownictwie prefabrykowanym. No na pewno nie tak szeroko, ale coś jak widać wiem. Jak widać, wiedza na temat budownictwa prefabrykowanego nie jest zbyt duża. Najczęściej kojarzy nam się z budynkami z wielkiej płyty z czasów PRL.